Tytuł kursu: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł: Analiza i ocena płynności finansowej, wypłacalności organizacji i wykorzystania majątku. Temat: Efektywność majątku. Wskaźniki finansowe są narzędziem interpretowania sprawozdań finansowych, pozwalając syntetycznie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa umożliwia więc ocenę minionej, teraźniejszej oraz przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Dostarcza ona informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i wynikach jego działalności. Wskaźniki płynności finansowej. Wskaźniki płynności finansowej charakteryzują zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Im wyższy jest poziom wskaźników płynności, tym łatwiej przedsiębiorstwo może wywiązać się ze swoich bieżących zobowiązań. Zbyt wysokie wartości wskaźników płynności mogą świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu środkami obrotowymi. Wskaźnik bieżącej płynności jest to jeden ze wskaźników płynności finansowej spółki. Pokazuje on, jaka jest zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań środkami obrotowymi. Wskaźnik szybkiej płynności jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności. Informuje on o możliwościach spółki spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności. Inaczej mówiąc, wskaźnik ten mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej jest to wskaźnik określający, w jakim stopniu spółka zdolna jest do natychmiastowego spłacenia bieżących zobowiązań, czyli wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie. W związku z natychmiastową spłatą do konstrukcji wskaźnika wypłacalności gotówkowej wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa. Wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki z tej grupy ukazują stopień, w jakim przedsiębiorstwo korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania. Wskaźniki zadłużenia charakteryzują strukturę finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia pokazuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo finansuje swoje aktywa kapitałem obcym. Wyższy poziom tego wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo korzysta w większym stopniu z zewnętrznych źródeł finansowania. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego ukazuje relacje pomiędzy podstawowymi źródłami finansowania majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia określa bezpieczeństwo obsługi zadłużenia przedsiębiorstwa. Wskaźniki sprawności działania. Wskaźniki sprawności działania umożliwiają wyciągnięcie wniosków na temat efektywności gospodarowania poszczególnymi składnikami majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik rotacji zapasów informuje, ile razy w ciągu danego okresu przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy. Wskaźnik spływu należności wyrażony w dniach pozwala analizować długość okresu posiadania należności. Wskaźniki zyskowności. Wskaźniki zyskowności wyrażają efektywność działania przedsiębiorstwa przez odniesienie zysku do sprzedaży, majątku lub kapitału własnego. Wskaźnik zyskowności netto informuje o tym, ile procent zysku netto uzyskuje się z jednostki przychodu ze sprzedaży. Wskaźnik zwrotu z aktywów mierzy efektywność majątku przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten określa, ile procent zysku netto uzyskuje się z jednostki majątku. Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego. Wskaźnik ten jest bardzo istotny dla właścicieli przedsiębiorstwa, gdyż określa stopę zwrotu z wniesionego przez nich kapitału. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.